Bracia i siostry, doczekaliśmy się tego dnia, doczekaliśmy się trzeciej niedzieli. Moglibyśmy powiedzieć z wdzięcznością, dożyliśmy trzeciej niedzieli Adwentu. Za to chwała Bogu, że możemy dzisiaj być i razem przeżywać ten czas, Eucharystię. Zobaczcie, że Bóg nieustannie uczy nas, jak mamy uświęcać nasze życie. Jak mamy uświęcić ten czas, który On nam daje i który nigdy już nie wróci, nie powtórzy się. Tak jak ten Adwent, który rozpoczął się, on już do nas nie przyjdzie. Będzie następny być może, może nie dla wszystkich. I dlaczego tak jest? Dlaczego Bogu tak bardzo zależy na nas? Co Bóg ma nam do powiedzenia? Jakie jest pragnienie Boga, abyśmy je przyjęli? Czy Bóg chce, abyśmy pragnęli tak, jak On pragnie? Czy chce, abyśmy miłowali tak, jak On miłuje? Czy chce, żebyśmy tęsknili tak, jak On tęskni? Dlatego Kościół, dlatego wspólnota, dla tych, którzy umiłowali Kościół wśród was, być może zgodzicie się i nazywacie Kościół wspólnotę rodziną. Dlatego Eucharystia. Piękne jest to wezwanie w dekalogu, które oczywiście zapewne potrafimy wymienić czy wyrecytować. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Najczęściej, kiedy pochylamy się nad tym zdaniem, to gdzieś krąży wokół nas imperatyw. Masz dzień święcić. Masz iść do kościoła. Masz ten dzień spędzić inaczej. Bogu nie o to chodzi. Pragnieniem Boga jest to, abyśmy przyjmując pamięć o Dniu Świętym, byli tymi ludźmi, którzy pozwolą sobie na to, aby ten dzień uświęcić. Aby po całym tygodniu naszej ciężkiej pracy, zobowiązań, studiów, różnych zaliczeń, abyśmy faktycznie mogli odpocząć nieco. Bogu zależy na tym, abyśmy przyjęli Jego Słowo i znaleźli się świadomie, dobrowolnie, z miłości na miejscu pustynnym, bowiem sam mówi, idźcie i odpocznijcie nieco na miejsce pustynne, to znaczy, abyśmy uczyli się odpoczywać w Kościele. Spójrzcie, kiedy wchodzimy do kościoła, kiedy przekraczamy próg świątyni, jest zupełnie inna rzeczywistość, tak jakbyśmy weszli zupełnie w inny wymiar życia. Od samego początku niemalże czuć ducha tego miejsca. Czuć ducha, czuć świętość. Już pierwsze wdechy zaświadczają mi o tym, że jestem w innym miejscu, w miejscu, gdzie mogę odpocząć. Jestem przekonany, że dzisiaj w tym miejscu czujemy się bezpiecznie i w tym miejscu czujemy się dobrze. Bóg chce, żebyśmy odkrywali dobro świątyni, piękno Kościoła. Dlatego woń kadzidła, która wznosi się do Ciebie, Panie, jak modlitwa nasza. Dlatego właśnie cała ta estyma, chociaż to jest za małe słowo, cała ta głębia, którą Pan pragnie, abyśmy odkryli. Stąd miejsce Kościoła jest tym miejscem, które łączy niebo, transcendencję Boga z tym, co ma spotkać człowieka poczciwego, żyjącego na ziemi, gdzie sprawy niebiańskie, boskie łączą się ze sprawami ludzkimi, czyli z Twoim życiem, z naszym powołaniem, z naszym szukaniem prawdy, poszukiwaniem siebie, odnajdywaniem swojego życia. To miejsce, w którym dzisiaj niektórzy z was siedzą w większości, mając kontakt z podłogą ławek, czy ci, którzy stoją, stoimy dzisiaj, bracia i siostry, w miejscu tym samym, gdzie stał Mojżesz, doświadczając Boga w krzewie płonącym, gorącym. To jest to samo miejsce.
Jesteśmy w świętym miejscu Ain Karim, gdzie spotkało się dwóch największych proroków na świecie. Jezus Chrystus w łonie Matki Maryi, Matki naszej, i święty Jan Chrzciciel w łonie Elżbiety. To jest to spotkanie Ain Karim. Spotkanie Boga, spotkanie świętego Jana Chrzciciela i spotkanie tych, którzy przyszli, aby rozpoznać głos wołającego na pustyni, a poprzez ten głos spotkać Boga. Ale to nie wszystko. W miejscu, w którym jesteśmy, w świątyni Boga, w Domu Bożym, jesteśmy w tym samym miejscu, które nazywa się Dom Chleba, Betlejem. Niebawem będziemy śpiewać kolędy w naszym kościele. Niebawem będziemy wznosić pieśni chwalące Boga, przypominające nam, co się wydarzyło. Odkrywać piękno świętego Franciszka, kiedy zaproponował Kościołowi, aby pochylił się nad tajemnicą żłóbka. Odkrył dziecię samego Boga wcielonego. Jesteśmy w Betlejem, które ma nas doprowadzić i niebawem będziemy w tych wydarzeniach uczestniczyć. To jest Golgota, czyli tam, gdzie Pan mówi: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego, za Ciebie i za mnie. Gdzie Jezus na tym ołtarzu odda ducha z miłości do nas. W tym miejscu jesteśmy, bracia i siostry. Taką głębię ma to miejsce, nie tylko Kościół Świętej Anny, ale głębie Kościoła odkrywają ci, którzy pragną spotkać Boga, doświadczyć Jego bliskości. Nie żyć abstrakcją, ale realnym objawieniem Boga, który jest bliski. Dlaczego tutaj jesteśmy? Dlaczego przyszliście do świątyni? Co wyszliście obejrzeć? Pyta nas w swoim słowie Bóg dzisiaj. Jakie macie oczekiwania? Dlaczego zdecydowałeś się przyjść do tego kościoła na godzinę 19? Dlaczego uczestniczysz w tym wydarzeniu? W Eucharystii? W spotkaniu z Nim? W kontynuowaniu tradycji? Bowiem tak być może nas nauczono. Dlaczego tu jesteś? Myślę, że te wszystkie pragnienia, które są w nas, one są bardzo zbliżone. Myślę, że śmiało można rzec, iż każdy człowiek, każdy z nas ma w sobie głęboką tęsknotę za Bogiem. Być może doświadczasz tego, że na dzień dzisiejszy mój stan wiary jest totalnie zerowy. Nie widzę Boga, nie słyszę Boga, ludzie w pracy mi Go zabijają, ludzi, których znam, odrzucili Go już dawno. I to, jakie mam doświadczenie, to przede wszystkim ateizm i nie wiem, czy mam się ukrywać, czy mówić: ja wierzę, jestem katolikiem. Być może z tym dzisiaj przychodzimy do kościoła. Może jest też tak, że gdzieś tli się we mnie nadzieja, że te rekolekcje adwentowe coś we mnie zmienią. Zmienią Twoje ojcostwo, zmienią Twoje macierzyństwo. Być może jest pewna myśl, która mi towarzyszy, że Bóg da mi odpowiedź, czy mam iść do zakonu, czy mam jednak dalej modlić się o macierzyństwo. A może jednak to była słuszna myśl, że powinienem jechać na rekolekcje ignacjańskie albo napisać do tej dziewczyny. Bo tyle prób podejmowałem SMS-ami, nie miałem odwagi wysłać. Być może takie mam oczekiwanie, że Bóg da mi odpowiedź. A może jest też tak, że głód Boga, który mamy w sobie, a który świat pragnie w nas zabić, jest tak wielki, że moje serce pała i ja chcę Go doświadczyć. Kilka dni temu dostałem album z rzeźbami profesora Jana Kucza, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Niesamowity album. Większość tych głównych dzieł miałem sposobność zobaczyć. Myślę, że niektórzy z Was też się otarli o tą rzeźbę. Chociażby świętego Jana Pawła II, naszego papieża w Kaliszu przy sanktuarium świętego Józefa,
czy błogosławionego prymasa Wyszyńskiego w Częstochowie, a może udało nam się zobaczyć wizerunek Matki Bożej Ubogich na Jasnej Górze. Przepiękne dzieła, wielka głębia, niesamowity wyraz twarzy człowieka, który poznał twarz świętych. Ale to nie to mnie zatrzymało w tym albumie. Jedna rzeźba mnie zatrzymała. Ona mi powiedziała również o tych rekolekcjach. Jest to twarz człowieka zrobionego z gliny. Ta ziemia jest popękana, część odpadła. Człowiek jest spracowany, człowiek jest już na wykończeniu, na oddaniu ducha. I jego usta są delikatnie otwarte, uchylone, a na języku spoczywa biała hostia. Głód Boga jest w każdym człowieku. Ciebie pragnie, Boże, moja dusza. Chcę być tak bardzo blisko Ciebie, mówi nam Psalm 63. Bracia i siostry, dlatego te rekolekcje, dlatego to spotkanie. Osobiście ten adwent jest moim 40. Patrząc na mój PESEL, 40. adwent, który przeżywam w ciągu całej swojej ludzkiej egzystencji, daru życia, który został mi dany i jestem Bogu wdzięczny za to. I muszę wam powiedzieć, że tegoroczny adwent jest zupełnie inny. Wydaje mi się, że jest najbardziej dojrzałym adwentem. Ale też mam takie doświadczenie w swoim sercu, że jestem najbardziej samotny w tym adwencie. Jestem samotny i dotknięty samotnością w tym adwencie. I to mi daje dodatkową refleksję na temat, kim jestem. Jakim jestem kapłanem? Czy potrafię was kochać? Czy oddałbym wam wszystko? Czy podzieliłbym się z wami? Czy zrezygnowałbym ze swojego życia, abyście wy mogli żyć? Te refleksje są niesamowite. One są bardzo głębokie. A to dopiero początek. I dlatego ten adwent ma swój charyzmat, jest zupełnie inny. Stąd czy ciekawość? No nie, bardziej troska o was i o Kościół. Jak ten adwent wygląda u was? Co możesz powiedzieć w perspektywie 14 dni, które minęły? Jak ten czas adwentu wpłynął na ciebie? Być może jest tak, że dla niektórych z was noc roratnia przybliżyła wam Jezusa. Przypomniała wam dzieciństwo. Wróciliśmy do bycia chłopcem, dziewczynką z zapalonym zniczem, lampionem. Być może to obudziło w tobie dziecięstwo Boże. A może jest tak, że w tym czasie adwentu zobaczyłeś, jakim jesteś człowiekiem. Jakim jesteś mężem, jaką jesteś żoną, jakim jesteś synem. Jaki jesteś dla swojej dziewczyny. Jaki jesteś dla swojego przyjaciela? Jak traktujesz ludzi w pracy? Jak się odnajdujecie? Czy jesteś człowiekiem wrażliwości, empatii? Jakim człowiekiem jesteś dla tych ludzi, którzy w ogóle cię nie znają? I ty również nie jesteś znany dla nich. Jakim człowiekiem jesteś w anonimowym życiu ulicy, dużego miasta, zgiełku? Jaki jesteś dla innych? Być może to ten adwent chce ci pokazać. Dwie główne perspektywy, które adwent nam odsłania, to jest feedback dotyczący mojego życia. Abym potrafił spojrzeć na siebie i w pierwszej kolejności, idąc świętym Ignacym, zobaczył w sobie potencjał dobra. Zobaczył w sobie cnotę miłości. Zobaczył w sobie również miejsce na roztropność. Żebym zobaczył w sobie empatię, a może i altruizm. Może filantropem cię nazwie ten adwent? Z drugiej strony, co daje nam ten czas, idąc za słowem papieża Franciszka, które wygłosił w Anioł Pański na początek adwentu, to aby ten adwent uczynił ze mnie człowieka czujności i bycia przygotowanym. Bycia przygotowanym na Pana, który przychodzi i abym za świętym Augustynem nie pominął Go, abym Go nie przeoczył. Jak Pan przychodzi?
Papież Franciszek mówi w rzeczywistości dnia, w codzienności relacji, w spotkaniu z drugą osobą. Nie pomińmy przychodzącego Boga. Nie bądźmy ślepi na Jego obecność. Boże, Ty widzisz, z jaką wiarą oczekujemy świąt Narodzenia Pańskiego. Taką modlitwą kolekty rozpoczęliśmy tę Eucharystię. I ta modlitwa uzewnętrznia się w naszym dzisiaj, w naszej postawie. Jesteśmy tymi, którzy wyczekują, oczekują świąt Narodzenia Pańskiego. Jesteśmy tu i teraz, bo chcemy, bo nam się chce, bo mamy nadzieję. Zobaczmy, bracia i siostry, kiedy ktoś z rodziny lub z grona znajomych zaprasza nas, czy na imieniny, czy ciocia nas zaprosiła na urodziny, czy dostaliście zaproszenie na kolejną jakąś znaczącą okoliczność. Być może ktoś z was obronił doktorat ostatnio, być może inny tytuł naukowy, może udało ci się zdać prawo jazdy i zaprosiłaś koleżanki, świetnie. Być może jest coś takiego, że faktycznie ważne wydarzenie spotkało cię i zaszczyt, tym samym radość wielka, że mogłeś do kogoś pójść. Dlaczego ludzie to robią? Dlaczego ludzie nas zapraszają? Dlaczego ludzie wysyłają nam wiadomość, czy dzwonią do nas, czy może byś przyszedł do mnie, może się pojawisz? To są bardzo cenne chwile, one również się nie powtórzą. Zobaczcie, że człowiek zaprasza nas wtedy, kiedy dla niego jesteśmy ważni. Kiedy chce właśnie z nami również przeżyć tą okoliczność, to ważne wydarzenie, podsumować ciężką pracę latami. Byłem teraz właśnie u znajomych na publikacji jednej książki. 3 lata spędzili, niesamowite dzieło powstało, historyczno-duchowe. To był piękny czas. Być razem, być z nimi. Ale zauważmy, że z drugiej strony ludzie wciągają nas w swój świat, nie zawsze byśmy chcieli w niego wejść. Dlatego, że ten świat jest za trudny. Dostajesz SMS-a, proszę cię, pamiętaj jutro o 11 o mnie, bo mam operację. Trzymaj za mnie kciuki, żeby się lekarzom udało. Krystian, pomódl się do tego Boga swojego, bo mój syn, 14-letni Szymon, znowu dostaje chemię. Rok minął, a teraz są przerzuty. Pomódl się do swojego Boga, bo On ciebie wysłuchuje. Proszę księdza, ksiądz pamięta o mnie pod koniec tygodnia. Nie sądziłam nigdy, że to na mnie przyjdzie. Mam sprawę rozwodową i ja nigdy nie wezmę rozwodu. Ślubowałam miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz że cię nigdy nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Nie zrobię tego. Ksiądz się za mnie pomodli, żeby może ta sprawa się nie odbyła. Może, żeby ona nie wybrzmiała, żeby coś się stało, żeby Bóg to uchronił. Ja tego nie chcę. Niech ksiądz będzie wtedy ze mną. Boimy się samotności. Nie chcemy być sami. Pół roku temu pochowałem swojego ojca chrzestnego. Prosiłem Boga, żeby wydłużył mu czas życia o tydzień. Nie mogłem przyjechać, miałem za dużo obowiązków w parafii. A wiedziałem, że to już jest ten czas. I też wiedziałem, że on nie pójdzie do nikogo innego. Bóg mu wydłużył ten czas o tydzień. Przyjechałem, udało się. Ojciec chrzestny przyjął sakramenty. Później pojechałem po morfinę, podałem mu morfinę i usiadłem koło niego. Popraw mi poduszkę, otwórz okno, podciągnij mnie. Krystian, przesuń mnie, zmień mi teraz stronę. To trwało godzinami. Nie chciał być sam. Nie był na to gotowy. Nawet na chwilę nie chciał sam zostać.
Człowiek boi się śmierci, która przychodzi, a jest nieunikniona. Stąd też ten wymiar eschatologiczny Adwentu. Dlaczego wam o tym mówię? Zdałem sobie sprawę z jednej ważnej rzeczy. Bracia i siostry, Bóg nie chce być sam. Bóg nie chce być sam. Największym dramatem dzisiejszego życia jest obojętność. Nieraz jej doświadczyłem bardzo głęboko. Jeżeli ktoś nas traktuje jak powietrze, patrzy na nas z pogardą, z kpiną, z ironią, to w sumie jeszcze dobrze by nas zauważył chociaż. Ale najgorzej, jak po prostu nie widzicie w ogóle. Bóg nie chce być sam. Tak samo cierpi, jak jesteśmy obojętni na Niego, tak jak my cierpimy, kiedy inni są obojętni na nas. I On nosi obojętność całego świata. Dlatego zaprosił uczniów: chodźcie, proszę cię, Jakub, Jan, Piotr, chodźcie ze mną. Jesteście mi potrzebni, boję się. Nie chcę wejść do Getsemani. Wiem, że mnie to czeka. Wiem, że czeka mnie ta operacja. Wiem, że czeka mnie ta zmiana. Czeka mnie to kolokwium. Czeka mnie zmiana pracy, konfrontacja z przełożonym. Czeka mnie spłata tego kredytu. Czeka mnie niepewność, czy mi się oświadczy, czy nie. Bóg nie chciał być sam w kluczowej sprawie jego życia. Dlatego prosił: módlcie się ze mną, bądźcie ze mną. Dlaczego śpicie? Tak bardzo was potrzebuję. Bóg nie chce samotności swojej. Dlatego pasterze u żłóbka, dlatego mędrcy ze wschodu, tyle set kilometrów, poganie, chciał się podzielić swoim życiem. Dlatego ich zaprosił, dlatego ich przyprowadził do siebie. Dlatego dzisiaj w imieniu Pana Boga dziękuję wam wszystkim, że przyszliście. W imieniu Boga dziękuję wam, że tu jesteście na tej Eucharystii. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że to zaproszenie Pana Boga jest cały czas aktualne. My dzisiaj mamy różne trudności z tym, żeby ten dzień, tydzień, miesiąc zorganizować. Zawsze jesteśmy spóźnieni, czy do tyłu. To jest bardzo nagminne dzisiaj. Zima zaskoczyła kierowców, letnie kapcie do dzisiaj. Z drugiej strony mamy rachunek, termin minął odsetki. Przegląd w samochodzie to jest proza dnia, ale rzeczywistość, która nas obciąża. Nie zdążyłem odebrać paczki, wróciła do nadawcy. Dodatkowy koszt przesyłki. Już nie mówiąc o spożywce. Serek, jogurt do kosza, banan, który się nie nadaje zupełnie do bio. Podzielili nas, my wiemy, jak się zachować. Mamy problem. Dlaczego? Bo ważność minęła. Ogłoszenie wygasło. Przykro mi. Nie masz szans. Zaproszenie ze strony Boga nigdy nie straci swojej ważności. Nawet w chwili ostatecznej człowieka, w chwili śmierci, Bóg czeka i zapyta nas o miłość. Nie potrafi z nas zrezygnować. To jest fenomen miłości Boga, niezrozumiała zupełnie dla nas. I zobaczmy, skoro Bóg czeka na nas, a my mamy w sobie oczekiwanie, jest to pragnienie, to pytanie adwentowe jest: na jakiego Boga czekasz? Krystian, pomódl się do swojego Boga. Ale kto jest moim Bogiem? Na jakiego Jezusa czekamy? Czy Bóg, na którego czekam, da mi odpowiedź, co dalej z moim życiem? Czy Bóg, na którego czekamy, wytłumaczy mi moją samotność? Kapłańską, małżeńską, bycia singlem? Ten, który poszukuje? Czy Bóg, na którego czekamy, będzie Bogiem, przed którym muszę grać, tak jak gram w pracy, czy gram w domu, czy gram na uczelni, czy będę mógł być sobą? Bowiem największą wartość masz w sobie, kiedy jesteś autentyczny i otwarty. I wtedy jesteś wolnym człowiekiem. Czy taki jest Bóg, czy On mnie zaakceptuje? Czy mnie odrzuci jak następne środowisko, bo nie wpasowałem się w ramy? Kiedy nie odkryjemy, bracia i siostry,
prawdziwego obrazu Boga, nie będzie w nas radości, oczekiwania na Jego narodziny. Skończy się na kolorze różowym, w różnych odcieniach. Skończy się, że ta niedziela nazywa się przez Kościół Gaudete i tyle. Nie będzie radości. Do momentu, kiedy nie odkryjemy autentycznego i prawdziwego Boga. Niektórzy tworzą sobie taką wizję Boga, że ten wytwór, którym pogardzają, nie jest w żaden sposób Bogiem Ewangelii. Mówi nam konstytucja dogmatyczna o Kościele. Może jest tak, że zupełnie innym Bogiem i wyobrażeniem o Nim żyje na co dzień, a w rzeczywistości jest On kimś innym. Po spotkaniu 2 tygodnie temu wspólnoty męskiej został jeden człowiek i zaczął rozmawiać. Mówi, proszę księdza, 42 lata zmarnowanego życia. Ja mówię, dlaczego? 42 lata paniki, ksiądz tego nie zrozumie. Ja mówię, to powiedz, co chcesz wyrazić. On mówi, 42 lata, całe życie mam wpajane, że Bóg jest surowy i non-stop karze. Że muszę się przed Bogiem ukrywać, że muszę siadać najlepiej w pierwszych ławkach w kościele, to wtedy mnie nie ukaże. Surowy Bóg wie, ojciec, jak się odbiło to na moim życiu, na moim małżeństwie, ojcostwie i byciu mężczyzną, że jestem dyktatorem, że jestem takim samym surowym ojcem dla swoich dzieci, jestem takim surowym, wymagającym mężem, takim samym surowym katolikiem jestem. Nie chcę tego. I dopiero 2 lata temu to się zaczęło zmieniać, jak przyszedłem do tej wspólnoty, że zacząłem odkrywać Boga Ewangelii, że zacząłem patrzeć zupełnie inaczej, że obraz Jezu, ufam Tobie, który nigdy do mnie nie przemawiał, jest teraz autentyczny i prawdziwy. Ja widzę, że On może być miłosierny i że na mnie czeka. To jest inny Bóg. Tyle lat zmarnowałem. Na jakiego Boga czekamy? Święty Jan Chrzciciel towarzyszy nam już 2 niedzielę. To jest dla mnie postać bardzo odległa. Ja dopiero teraz zacząłem wchodzić w jego życie i zobaczyłem, jak wielki archetyp Jana Chrzciciela nosimy w sobie. To był człowiek przesiąknięty samotnością. On odchodził na bok, musiał przemyśleć, chciał usłyszeć Boga, doświadczyć Jego mocy i to się udawało. Take a rest. Odpocznij, odejdź na bok, zostań sam. Spotkaj tam Boga, zacznij Go tam pytać, w tych warunkach, które są na ten czas dobre. I taki był Jan Chrzciciel. Więzienie, pustynia, moc Boga, która tam się objawiała. Zobaczcie, gdzie największe dzieła powstały księdza prymasa, błogosławionego Wyszyńskiego? W uwięzieniu i w odosobnieniu. Zapiski więzienne, wielka nowenna narodu polskiego, naszej ojczyzny. Droga krzyżowa erygowana w Rywałdzie. Wielkie dzieła odbijające się dzisiaj w naszym narodzie, ukierunkowujące nas na Maryję. Dlatego Adwent jest tym czasem, który Bóg nam daje jako łaska, by zostać samemu. W odosobnieniu, zawalczyć o tą przestrzeń bardzo intymną, bardzo ukrytą, wysublimowaną, ale uda się tam wejść. Pan nas zaprasza. Przyjdźcie do mnie. Chcę tam do was mówić. Nie zagłuszajcie ciszy. Nie zagłuszajcie samotności. Bowiem tam odkryjemy Pana naszego życia, oblubieńca duszy mojej. Tego, który zna wszystkie ścieżki życia naszego i słowa nasze w całości zna. Tego, który kładzie na mnie swą rękę i prowadzi mnie swoją prawicą. Jezusa, który rozświetla ciemność moją, a każdą noc światłem otacza. Mówi nam psalmista w 139 psalmie. Bracia i siostry, chciałbym was zaprosić na jutro. Jutro 2 dzień rekolekcji. Będziemy mierzyć się z samotnością, z tym, co potrafi nas zabić niekiedy. Samotność, którą trudno jest przetrzymać. Trudno jest oddychać w samotności. Jak mamy z nią żyć? Jutro będzie ten temat.
samotności, doświadczania samotności, osamotnienia. Kiedy będziecie dziś wychodzić z kościoła, chciałbym was poprosić, na końcu są rozłożone fragmenty pisma, jest tam konkretnie ten psalm 139. Odczytajcie go spokojnie. Bóg da wam czas. W tym psalmie odnajdziecie to, na jakiego Boga czekamy. Odwagi, nie bójcie się. Nasz Bóg, on sam przychodzi, aby nas zbawić. Amen.